Cześć, witam Was serdecznie. Chciałem Was zaprosić na piątkowego streama, w którym będziecie mogli sobie pograć, pooglądać nas. Najprawdopodobniej w piątek. Prawdopodobnie zaczniemy go o 19. Będą goście specjalni, na pewno będzie wkurwiony, bo zapowiedział się. Pracuje jeszcze nad dogadaniem. Dogadajmy się. Najprawdopodobniej już będzie, tylko po prostu musimy jeszcze ustalić, co do komunikacji Chester będzie. Więc. Tak jak w niedzielę zapowiadałem na moim Facebooku, piątkowy stream, będzie można pograć ze mną, na pewno z wkurwionym i pewnie z Chesterem. Zrobiłem kilka konkursów na moim Facebooku, jeżeli jeszcze ktoś nie jest na Facebooku, tutaj macie nade mną. Możecie sobie zajrzeć, zobaczyć. Było kilka pytań takich, zrobiliśmy sobie konkursiki po prostu. No i zgadywanki było, kto pierwszy, ten lepszy, dostał się na live streama, będzie ze mną grał, skurwionym prawdopodobnie. Więc przechodzimy do tego rozwiązania konkursu biletowego. I takie były pytania właśnie, dawałem screeny skrzynek i co wypadnie jako ostatnie. I w komentarzach mieliście pisać i szybko nawet dosyć wam to szło. W pierwszym konkursie, w takim pierwszej zabawie wygrał Damian Kowalczyk. Tak, Damian Kowalczyk, mam tu na kartce napisane. Zgłoszę się do ciebie, napiszę... co do piątku, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale jeszcze uprzedzając, te osoby, które wygrały na Facebooku, mają zagwarantowane, ale też osoby, które będą na live'ie, będą uczestniczyły w rozmowach i w ogóle, też będziecie mieli szansę na zagranie. Nie bójcie się, spokojnie, takich zabaw będzie coraz więcej. Więc dobra, pierwszy niedzielny konkurs, tak jak mówiłem, Damian Kowalczyk wygrywa. Tutaj było drugie pytanie, co mi wypadnie po mini PC. I tutaj jednocześnie praktycznie zgłosiło dwóch, Maksymilian Królikowski i Damian Oksień. To już drugi z mojego klanu Brave Poland, więc chyba mnie tam bardzo dobrze znają. Więc już jest dwóch, trzech, mamy trzech. I tu, o tutaj fanarcik, w ogóle będzie odcinek o fanartach, dziękuję za wasze fanarty, mam już ich coraz więcej, pokażę wszystkie. No i tutaj było kolejne pytanie, bo zawsze mnie ciekawiło, dlaczego wkurwiony jest wkurwiony, więc zadałem wam pytanie, żebyście najciekawszą historię opisali. Zgłoszeń jest naprawdę... zobaczcie, zgłoszeń jest pełno, 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 pełno. Niektóre się, większość się powtarza, ale tak jak z wkurwionym zdecydowaliśmy, wkurwiony podał swoich wygranych i ja podam swoich wygranych. Na pewno dla nas... jedynym takim głównym wygranym to był Kamil Słapiński. No, on po prostu tutaj rozwalił system, napisał niezły poemat, więc on tutaj wygrywa i będzie też w piątek na live z nami grał. Oczywiście dostanę znowu kopy. No i drugim, który wkurwiony podał, to jest Dominik Orymowski, przepraszam, Orymowski, tak. Więc to są dwóch zwycięzców ze strony wkurwionego. Ja też stawiałem na Kamila, a drugiego sobie dobiorę i poinformuję go wiadomością, więc spokojnie. Wszystko się niebawem okaże. Jeszcze tutaj było dwóch jeszcze graczy jest pewnych, którzy napisali do mnie po prostu wprost, czy bym z nimi nie zagrał, ale oczywiście zagram. Wiem, że dostanę niezłe wciry, więc kolejnym będzie Kuba Kołakowski, Kołczy z Valhalla oraz Dzik, tutaj nie mam akurat w tej chwili jego imienia, nazwiska, może później to zobaczymy, dojdę do tego wszystko, więc Dzik z Husarii, Kołczy z Valhalla, no i reszta Kamil Słapiński, Dominik Orymowski, Maksymilian Królikowski, Damian Kowalczyk i Damian Oksień. To są gwarantowani zwycięzcy z Facebooka, więc jeżeli jeszcze nie byliście, tam jest duża aktywność, dużo się zaczyna dziać, będzie coraz tego więcej, więc tam macie Facebooka u góry. A ja was zapraszam na livestreama w piątek 16 grudnia na godzinę 19, to może być plus minus godzina, zobaczymy dokładnie jeszcze jutro jak się wyrobimy, ale mniej więcej koło 19 startujemy ze streamem, więc serdecznie zapraszam.